Drodzy, witajcie 19 grudnia, w sobotę rano. Słowo Boże, które chce nas dzisiaj prowadzić, zapisane jest w psalmie 139. W 16 wierszu tak czytamy. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Ewangelista Łukasz w 10 rozdziale pisze w 20 wierszu. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Drodzy, w każdym kościele pewnie znajduje się takie miejsce, gdzie jest zamontowana tablica z imionami i nazwiskami osób zasłużonych dla parafii. Ale nie tylko w kościele, ale także również w mieście znajdziemy takie miejsca, gdzie wiszą tablice upamiętniające osoby, które włożyły swój wkład w rozwój miasta. Każdego z nas Bóg zna. I o tym przypominają nam dzisiaj te słowa z Księgi Psalmów. Oczy Twoje widziały czyny moje. Jeszcze przed narodzeniem każdy z nas jest przeznaczony. Jeszcze przed narodzeniem Pan Bóg wie, jakie będą nasze ścieżki. On jest wszechpotężny i wszechwiedzący. On zna nas wszystko. On wie, jak się nazywamy, każdy z nas z osobna. Jemu niepotrzebna jest taka tablica, aby wiedzieć, jakie są nasze czyny, jakie są nasze zasługi. Drodzy, w czasie Adwentu spotykamy się i rozmyślamy w naszych sercach na temat przyszłego przyjścia Chrystusa na świat. Zastanawiamy się, jak to będzie, kiedy nasz Zbawca przyjdzie po raz drugi na ten świat, aby sądzić żywych i umarłych. Czy wtedy nasze imiona będą zapisane w Księdze Życia? Czy wtedy zaprosi nas do siebie i będziemy mogli razem z Nim ucztować na weselu baranka? Drodzy, wielu z nas wierzących ma tą pewność i nadzieję, że tak się stanie, że ta radość będzie wielka. I ewangelista Łukasz w tych słowach przypomina nam słowa Chrystusa, który kieruje je do swoich uczniów, którzy cieszą się z tego, że w Jego mocy mogli uzdrawiać, nawracać, walczyć z demonami. Ale wskazuje im na coś wartościowszego. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Czy nasze imiona w niebie są zapisane? Czy moje i Twoje imię będzie widniało w Księdze Życia? Czas Adwentu to taki czas, w którym przygotowujemy nasze drogi, nasze ścieżki, przygotowujemy nasze życie na to, aby spotkać się z naszym Zbawicielem. Spróbujmy wykorzystać właśnie ten czas Adwentu po to, aby nie tylko na takich tablicach lub innych
były wypisane nasze imiona. Ale przygotujmy nasze serca, nasze domy, aby nasze imiona były zapisane w Księdze Życia. Abyśmy mogli radować się i cieszyć z tego, co zostało zgotowane wszystkim tym, którzy wierzą w zmartwychwstanie i w życie wieczne. Boże Wszechmogący, Ty znasz nasze myśli, Ty znasz nasze serca. Ty już rozpocząłeś pisanie naszej drogi wtedy, kiedy jeszcze się nie narodziliśmy. Ty wiedziałeś, jak będziemy mieli na imię. Ty wiedziałeś o nas już wtedy wszystko. Boże, chwalimy i wielbimy Twoje święte imię, bo Ty dla nas przygotowałeś najwspanialszy dar, najwspanialszą drogę, którą możemy poznawać przez całe swoje życie. Boże, prosimy Cię, abyśmy w czasie Adwentu przygotowali nasze serca, nasze domy, abyśmy to wszystko, co jest nierówne, wyprostowali, aby nasze drogi były drogami, które prowadzą nas do Twojego Królestwa. Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo i za Twoje prowadzenie każdego dnia. Prosimy Cię, Ty posilaj nas, posilaj nasze rodziny, wzmacniaj je Twoim słowem, abyśmy mogli radować się i cieszyć, kiedy przyjdziesz i zabierzesz nas do siebie na wieczność. Amen. Niech Wam błogosławi i niech Was strzeże Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.